płacić na szkołę. Jesteśmy na drugich mistrzostwach Polski w machaniu wykrywaczem. Są osoby, które przyjechały i z Anglii, przylecieli też ze Słowacji. Bardzo dużo osób robią to dla pasji, nie dla chęci zysku czy czegokolwiek innego i poszukują żetonów, a nie zabytków. Tak jak w obecnym prawie jest to, że nas gnębią, że jesteśmy przestępcami. Na znak protestu jestem dlatego ponownie w tym stroju, gdyż nie jesteśmy przestępcami, tylko mamy pasję i robimy to dla pasji, dla hobby, dla sportu. Na czym polegają zawody? Zawody polegają na tym, że uprzednio na pozwoleniu od właściciela pola rozsypujemy żetony. Tym razem akurat żetonami dzisiaj są wózki od Kałasznikowa. Zostało rozsypane 360 takich wózek. Daje, że uczestnicy, co z tyłu za nami tu są i goszczą się tak naprawdę pomiędzy tym treningiem, pokazują, że jest to fajna impreza, która skupia ludzi, którzy tak naprawdę mają pasję, tak? A pasja jest i w sporcie, i w rekreacji. Uważam, że tak, że to jest fajny czas spędzony w gronie rodziny, bo to właśnie poznałem kilku ludzi. Jest to rodzinna taka atmosfera, każdy wie czego chce i fajnie się ludzie bawią. Wszystkie imprezy, które są rangi, czy to będą rangi miejskie, rangi ogólnopolskie szczególnie, tu mamy przykład, to ranga tak naprawdę ogólnoeuropejska, można powiedzieć. Chciałbym, żeby Ostróda była takim pierwszym miastem, który pokazuje, że poprzez sport można też i czyścić środowisko, pokazywać młodzieży, jak dokonywać pewnych szkoleń w zakresie właśnie czyszczenia tego środowiska, czyste wody. Wkoło Ostródy są same jeziora. Chciałbym, żeby te nasze jeziora, rzeka Drwęska i kanał Jabłoński były na tyle czyste, żeby turyści przyjeżdżający tu do nas wiedzieli, że jest grupa ludzi, która dba o takie czyste środowisko poprzez właśnie ten rzut magnesem, który nigdy nie znają tej dyscypliny sportu, a rzeczywiście bardzo mi się podoba i chcemy zrobić taki trening też wśród dzieci i młodzieży szkół ostródzkich, żeby też wiedzieli, na czym polega dbanie o środowisko poprzez właśnie rzut magnesem. 170 km, natomiast dla pasji jest to bardzo mało. Tak? Jechaliśmy 2,5 godzinki, więc droga była bardzo fajna i cieszymy się, że jesteśmy tutaj razem ze wszystkimi. No, dokładnie fajna impreza, jeżeli chodzi o integrację, o takie wspólne poszukiwanie. Całe środowisko w ogóle integruje się, wymieniają się adresami. Wielu współpracuje z muzeami, z związkami takim jak Muzeum na przykład Broni Pancernej w Poznaniu. Dobrze, że to się w ogóle odbywa, bo integruje w ogóle środowisko i pokazuje, że to jest bardzo fajna pasja. Nie? Służy przede wszystkim społeczeństwu i poznawaniu historii. Z samego centrum Manchesteru. UK, Anglia, 2000 km mniej więcej. Tutaj mamy... No a ja sam musiał 12 godzin jechać, aby sam tutaj dojechał, bo byli takie wypadki, 4 asi wypadki byli, a potem zużone drogi byli samozřejmě, a to tam dużo trzeba czekać, aż te auta przyjedą. To jest nasz pierwszy raz tutaj w Polsce, nie? Pierwszy raz. Jesteście pod wrażeniem. Ogółem panu Sylwestrowi kibicujemy od samego początku, bo robi kawał dobrej roboty i... Tak prawdę mówiąc, każdy powinien brać z niego przykład. Słuchajcie, ludzie z wszystkich stowarzyszeń, nie bójcie się, żeby was zastraszali, bo to jest chore, nie? To jest pasja. Albo macie swoje zdanie, albo zawsze ktoś nad wami, jakiś dyktator będzie. Nie bójcie się żadnej dyktatury na grupach. Nie bójcie się, bo to jest pasja. Pasja ma nas łączyć, a nie dzielić. Dzisiaj powinno być więcej osób. Znowuż stowarzyszenia zabroniły. Chore to jest. To jest naprawdę chore, nie? Bo to jest twoje życie, twoja pasja, a nie, że ktoś ci będzie mówił, co ty masz robić. To coś dla żartu można. Proszę, zrób zdjęcie, ja nie mogę się powstrzymać jego gumowca. Czekaj, ja się zrobię tak. Nie mogę się powstrzymać, to są naprawdę głosy, przypominają mi dzieciństwo, dziadka. Widzisz?
jestem przez... Ale peta!